Hejka kochani, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem zapraszam na vloga. Moja katolicka rutyna. Każdy dzień zaplanowany, staram się systematycznie posuwać do przodu. Dzień rozpoczynam z Bogiem. Każdy dzień rozpoczynam modlitwą, w której powierzam ten kolejny dzień, jaki został mi dany. Staram się też z rana czytać Biblię, choćby werset, jeśli bardzo się spieszę. Dzięki temu pełna nadziei, pełna radości i zapału wkraczam w kolejny dzień pełen różnych aktywności. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Psalm 37. Myślę, że będzie ciekawie. Zaraz lecimy na miasto rozwijać się. Będę dzisiaj fotografować. Także zobaczcie, właśnie rozwój jest mega, mega ważny i w sumie postawiłam na to od jakiegoś czasu. Także zapisałam się też na kursy fotografii. No i właśnie o co chodzi? O to, żeby się rozwijać, żeby żyć pełnią życia, a uważam, że to jest możliwe tylko z Bogiem. Także jeśli jesteście ciekawi, jak właśnie wygląda ta katolicka rutyna, zostańcie ze mną i obejrzyjcie ten materiał. Ja już jestem na tych zdjęciach i powiem Wam, że to jest w sumie taka kreatywność i nauka patrzenia, można tak powiedzieć. Staram się znaleźć jakieś takie detale i w ogóle nie tylko detale, które są warte po prostu jakiegoś uwiecznienia i potem będziemy jeszcze robić konsultacje. Także zobaczymy, jak to wyjdzie i potem się z Wami jeszcze będę łączyć. Powiem Wam, że dawno w ogóle nie robiłam, także wiecie, no biorę aparat i po prostu idę robić zdjęcia. Ale powiem Wam, że mega mi się to spodobało i w sumie jeszcze zostanę tutaj trochę, już w sumie jestem dość długo, ale zostanę jeszcze. Potem może Wam pokażę coś, co wyszło, jeśli to będzie warte uwagi, ale zobaczymy. W każdym razie polecam. Ja już wróciłam z tego fotograficznego spaceru, tak można to nazwać, myślę. Zaraz odpalę te zdjęcia, zobaczymy, co tam wyszło. Jestem mega ciekawa. Zobaczymy, bo naprawdę chciałabym się tego nauczyć. Mega to jakoś zaczęło mnie interesować, szczególnie też po różnych rozmowach i też po kursach. Po kursie w sumie pierwszym, który odbyłam fotograficznym i teraz w poniedziałek idę na drugi. Po drodze weszłam jeszcze na chwilę do kościoła, na adorację do kaplicy. Takiej malutkiej, ja to taka mega klimatyczna kaplica, ja bardzo lubię tam przychodzić, na przykład jak właśnie jestem na mieście, to ja tam wchodzę na chwilę się pomodlić i dzisiaj też tam skoczyłam. Co prawda nie miałam aż tyle czasu, co bym chciała, ale potem po drodze też odmówiłam koronkę do Miłosierdzia Bożego, bo to było po 15 jakoś tak. Patrz oczami, fotografuj sercem. W tym tygodniu mieliśmy też jedne zajęcia, także ja właśnie wracam z zajęć filmowych. Działaliśmy z kamerą, przed kamerą, za kamerą, ustawialiśmy też innych, tak dalej, tak dalej. Także ja wracam i zabieram się też za montaż. Także ciągle jest co robić, tak jak mówiłam, właśnie zależy mi na tym rozwoju. To można pokazać, bo popatrzcie widzowie, to facet, który mówi, czy tam kobieta, która mówi. To jest taki, krótko mówiąc, milczący dialog z osobami, z którymi się współpracuje. W ogóle ostatnio byłam na zakupach, zrobiłam tutaj troszkę takich kosmetycznych zakupów, coś do twarzy, to też mega super jest. I powiem Wam, że to masło do ciała jest tak super i to tak ślicznie pachnie. Zobaczcie, to jest po prostu takie fajne masełko i tak pachnie i długo. I moje kochane pomadki, których używam na co dzień, to są te, które mi się już kończą. Z Eveline one są i dokupiłam dwie kolejne, takie tym razem jeszcze do spróbowania, jeden nowy kolorek, taki trochę jaśniejszy, bardziej taki różowy, a jeden to dokupiłam po prostu, bo mi się kończy już, a jest po prostu must have na co dzień. Po południu siadam też przygotowywać wywiady, które kocham przeprowadzać. Cieszę się, że moje rozmowy ukazują się już od jakiegoś czasu w miesięczniku Tak Rodzinie. To dla mnie ogromne wyróżnienie, bardzo się cieszę.
Wywiady pozwalają mi odkrywać i badać fascynujące wnętrze człowieka. W chwili wolnej bardzo lubię też wziąć mój zeszyt i zapisywać fragmenty z Pisma Świętego, takie, które mnie jakoś bardzo dotknęły i takie też, które bardzo odnoszą się do życia codziennego, które mogę wykorzystać w praktyce. Niektórych uczę się nawet na pamięć. Wieczór to czas, który kocham. Po odhaczeniu wszystkiego, co mam w planerze na ten dzień, zaczynam czas wolny. Książki, filmy, muzyka i te sprawy. Albo spotkanie ze znajomymi. Mega! Natomiast późnym wieczorem już staram się wyciszyć, przygotować do snu. Albo czytam Biblię, albo jakąś wartościową książkę, albo rozmawiam z bliskimi, czy to na żywo, czy to przez telefon. Ja tam kocham głębokie dyskusje. Albo jakieś domowe spa, albo film na laptopie, różne opcje. No i oczywiście wieczorna modlitwa. Ostatnio ktoś pod moim filmem o czystości napisał złośliwy komentarz, jak możesz w ogóle patrzeć na swoje ciało, a ja napisałam, nie tyle patrzeć, ale jeszcze masz je pielęgnować, bo to świątynia Ducha Świętego. Staraj się nie zostawiać modlitwy na sam koniec. Chcesz mieć motywację, siły, chęci? Żyj z Bogiem, żyj na 100%. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, widzimy się w kolejnych materiałach. Zapraszam też na Instagram.